Ewa, ty jesteś mocno związana ze sportem. Teraz wśród młodzieży popularne są walki freakfightowe, to znaczy młodzież często wykupuje tak zwane pay-per-view, ogląda, śledzi, często wzoruje się na tych osobach. Co ty na to? Jak tobie się na to patrzy? Dla mnie każde jedno działanie, które mobilizuje do aktywności fizycznej, do zdrowego stylu życia, jest na plus. Natomiast muszę przyznać, że jeżeli chodzi o freak fighty, to nie mam żadnego wyobrażenia na ten temat. Nie oglądam, nie śledzę. Gdybyś mogła mi troszeczkę przytoczyć, na czym to polega, to byłoby super. To polega na tym, że są różne gale, biorą w nich udział osoby znane. Dlaczego freak fighty? Co to freak znaczy? Show, że po prostu, no nawet przykład Sebastiana Fabiańskiego, który wyszedł, zrobił show, kilka sekund tam był w tym ringu, nie za bardzo tam zdaniem innych, ale też on tak twierdzi, pokazał tę walkę, tylko po prostu wyszedł, przegrał, ktoś zwyciężył, ale głównie te walki skupiają się na robieniu show, tak? I na konferencjach, gdzie tam są, mówiąc tak potocznie i bardzo internetowo, dymy i dramy. Jeżeli to ma za zadanie napędzić jakąś popularność, zrobić jakąś zadymę w mediach i to się sprawdza i to się czyta, no to świadczy tylko o tym, na co chcemy patrzeć, co chcemy oglądać. Jest to zastanawiające i może w jakimś stopniu przejmujące, nie ukrywam, bo nie myślałam, że są realnie jakieś walki, tak? Sportowców czy amatorów sportowców, ale też są. Wiesz co, to też są różne walki i sportowców, i influencerów, i celebrytów, po prostu są różnie zestawiani w tym ringu. No cóż, życzyłabym sobie, żeby sport był związany ze sportem i żeby występowali tam prawdziwi sportowcy, a jeżeli już robią to amatorzy, to z szacunkiem do siebie i siebie nawzajem.